No proszę sobie przypomnieć, od kiedy pan się zajmuje polityką, zawsze były jakieś protesty rolników w Unii Europejskiej, bo inaczej być nie może. Pisowcy głównie i ruski trolling się tym zajął. No, niech pan to puści, bo to pisowcy i ruski trolling, jedni z drugimi, po prostu ręka w rękę. Nic nie poradzę pisowcom, że nie znają bazowych faktów z polskiej historii, naprawdę. Jedyny mój wniosek z tego to, żeby było więcej historii w szkole. To dla człowieka, który ma demokratyczne przekonania, jest przeciwnikiem zbrodni wojennych, jest jasne, co powinien zrobić. Powinien potępić. I tego też oczekuję od instytucji państwowych ukraińskich, żeby potępiały zbrodnie. Jeżeli ktoś mnie pyta, co ma zrobić, prezydent Macron mówi, wysyłajmy wojsko, ktoś inny mówi to, tamto. Pierwsze to wyślijmy amunicję i to szybko, bo może potem już być kłopot, bo nie będzie gdzie słać. Nie? Na Zachodzie 90% pytań zaczyna się od obawiam się, wszyscy się boją i tak dalej. Może w ogóle polityka nie powinna polegać tylko na baniu się, tylko kombinowaniu, co można zrobić. No chodzi o to, co zrobić, żeby Putin na koniec roku nie pił szampana. I na tym się skupiamy i to się uda. Stosunki polsko-ukraińskie dawno nie były tak napięte i to jest fakt, który nie sposób dzisiaj podważyć. A wydawało się, że początek rosyjskiej inwazji będzie stanowił nowe otwarcie w relacjach z naszymi sąsiadami zza wschodniej granicy. W końcu nic nie jednoczy tak jak wspólny wróg. I faktycznie, na początku wojny mieliśmy piękne gesty solidarności ze strony zwykłych ludzi, dużo ciepłych słów na poziomie dyplomatycznym i mówiło się nawet o wielkiej przyjaźni między prezydentem Dudą a prezydentem Zełenskim. Z czasem przyszła jednak twarda polityka i międzynarodowa gra interesów. Kryzys wokół ukraińskiego zboża zalewającego Europę doprowadził do wielkiego protestu rolników w Polsce i w konsekwencji do wzajemnych oskarżeń między politykami obu krajów. Rozjątrzone zostały też niezabliźnione rany wokół kwestii historycznych, takich jak rzeź wołyńska, a niektórzy zaczęli wprost zadawać pytania, czy bezwarunkowa pomoc Ukrainie jest w interesie naszego państwa. Z drugiej jednak strony mamy ekspertów, którzy mówią krótko. Odłóżmy na bok wszystkie waśnie, bo Ukraińcy walczą dzisiaj między innymi o to, aby Rosjanie nie weszli do Polski. Jaką drogę w takim razie obrać w tych niełatwych relacjach polsko-ukraińskich? O tym porozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, czyli Pawłem Kowalem, przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnikiem polskiego rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Ja nazywam się Mateusz Baczyński i zapraszam na program Na Osobności. W czwartek odbyły się międzyrządowe konsultacje polsko-ukraińskie, czyli można powiedzieć w pewnym sensie, że takie wspólne posiedzenie rządów obu krajów. Tak, dokładnie tak jest. Z mało którym państwem tak mamy, że spotykają się właściwie całe rady ministrów, bo byli albo właściwie z każdego resortu był ktoś, albo minister, albo wiceminister. Z Ukrainy przyjechał aż troje wicepremierów. No to pokazuje, jak wyglądają relacje polsko-ukraińskie, że to nie jest ani jeden, ani dwa, ani trzy tematy, tylko no, dziesiątki wspólnych tematów. To jest trochę tak jak w relacjach z Unią Europejską, że te państwa są już tak blisko, że właściwie czego nie dotkniemy, to jest nowy temat i nowa kwestia. A tak patrząc trochę od kuchni, od kulis, jak wyglądają takie spotkania właśnie? Czy tak naprawdę to się sprowadza trochę do takiej kurtuazji, czy tam jednak ma pan poczucie, że zapadają rzeczywiście jakieś wiążące, ważne decyzje? Ja bym to porównał do takich wspólnych ćwiczeń wojskowych, że nie zawsze zapadają decyzje, bo nie zawsze mogą, ale na przykład trzeba ustalić wspólne zapisy, co pokazuje, że no, przykładowo minister rolnictwa z Polski i minister rolnictwa z Ukrainy muszą ustalić kilka zapisów do komunikatu i wtedy widać, jak myślą, bo jednemu zależy na jednych słowach, innemu na innych i trochę się docierają, a najczęściej też w tle są jakieś realne negocjacje, żeby no, przykładowo w odniesieniu do rolnictwa to na pewno tak było. Czyli krótko mówiąc, to wygląda tak, wiele tygodni wcześniej zaczynają się przygotowania, umawiamy się na jakieś miejsce i na którąś ze stolic, bo to tak naprawdę najlepiej zrobić w stolicy. Toczą się rozmowy pomiędzy ekspertami, czyli urzędnikami niższego szczebla z poszczególnych ministerstw, czyli rolnictwo do rolnictwa, kultura do kultury, transport do transportu i tak dalej. Potem się spotykają najczęściej także jeszcze ministrowie albo wiceministrowie.
W przypadku relacji polsko-ukraińskich jest jeszcze taka specjalna Rada Gospodarcza Polsko-Ukraińska. Ona też się zebrała. Spisuje się z tego wnioski. Te wnioski są spisywane na poziomie poszczególnych ministerstw. Potem się robi jakieś ustalenia i najważniejsze rzeczy wrzuca do wspólnego komunikatu. Potem się już odbywa to główne spotkanie i to główne spotkanie to jest spotkanie ministrów z ministrami odpowiednikami u nich, a potem się wszyscy zjeżdżają w kancelarii premiera i no jeszcze wcześniej jest oczywiście rozmowa premierów i na końcu już takie wspólne posiedzenie, jakby posiedzenie rządu. Mhm. No, myślę, że pan tutaj nieprzypadkowo wspomniał o ministrach rolnictwa, bo z nimi było najwięcej teraz, nie? Tak. Tylko, że też popełniłem błąd, widzi pan, bo właśnie tego chciałem uniknąć, jestem pewien, że mamy taką sytuację w relacjach polsko-ukraińskich, że wszyscy bierzemy trochę udział w przedstawieniu nieprawdziwej rzeczywistości. Mhm. Prawdziwa rzeczywistość jest taka, że te relacje są w sumie bardzo dobre, bardzo wieloaspektowe, a jak zaczynamy rozmawiać o rolnictwie, a tak naprawdę nie o rolnictwie, tylko o jakichś wycinkach tego rolnictwa, to tak jak ja bym z panem teraz chciał pogadać o tym stole, ale skupił się tylko na kawałku tego kubka i próbował to panu przedstawić jako całe relacje polsko-ukraińskie. I faktycznie to ja popełniłem błąd, kierując pana w tym kierunku. Tylko z drugiej strony rzeczywiście można powiedzieć, że w kontekście ukraińskiego zboża, bo wiemy, że o tym mówimy, padły też z takiej dyplomatycznej strony najmocniejsze słowa. No, wszyscy pamiętamy to, co mówił prezydent Zełenski, tak, o tańczeniu, kto ujął już dla moskiewskiego gracza. No, to były słowa, które poruszyły i świadczyły o tym, że jest duży problem. To było w momencie, kiedy była blokowana granica przez polskich rolników. No i właśnie w kontekście tego spotkania, mimo wszystko, chciałem zapytać o ten aspekt, bo on cały czas wybrzmiewa. Czy udało się dojść do jakiegoś porozumienia w kwestii ukraińskiego zboża? Ale nigdy się nie uda dojść w 100% do porozumienia, dlatego że nawet kiedy już Ukraina będzie w Unii Europejskiej, zakładam, że za 8-10 lat będzie, no to wtedy Ukraińcy będą robili to samo w sprawie niektórych ich produktów, co dzisiaj robią Polacy, polscy producenci. Jak ktoś będzie chciał przywieźć z Kazachstanu tańsze zboże, to oni się będą denerwowali. To jest prosta rzecz do wytłumaczenia. Unia Europejska jest otoczona swego rodzaju murem, w cudzysłowie. I produkcja rolna jest bardzo regulowana. To wolno, tamto nie wolno, takie środki, inne środki, jest mnóstwo tych regulacji. Ze względu na ekologię, na gospodarkę, na różne tematy. Co to powoduje? Powoduje, że produkcja rolna jest bardzo droga. Czyli, że jakbyś nie produkował, tak będzie drogo. Ale lepsza jakość. W związku z tym, jeżeli ktoś na zewnątrz Unii wyprodukuje taniej i wprowadzi na rynek Unii, to obniża cenę. I teraz jakie są z tego wnioski? Po pierwsze jest wniosek, że to nie chodzi o Ukrainę, no bo to chodzi jeszcze bardziej o państwa Ameryki Południowej, gdzie jest dużo zboża produkowanego taniej niż w Unii Europejskiej. Chodzi o Rosję, o Kazachstan, z różnych stron to zboże może przyjeżdżać, jeżeli zostanie wpuszczone. Ale też z każdym z wielkich graczy na świecie Unia Europejska ma takie regulacje gospodarcze, że trochę bez cła czy z małym cłem tego zboża wjeżdża, nie? Czy różnych innych produktów. No więc zawsze będzie ten problem. My go nie rozwiążemy do końca. Jeżeli pan mnie pyta tak uczciwie, nie rozwiążemy. Dlatego, że zawsze ktoś gdzieś wjedzie z jakimś zbożem, z jakimiś produktami i obniży cenę, a może trafić tak, że to będzie akurat coś, co się produkuje tego dużo w Polsce. Nie? Maliny to mogą być kukurydza, jajka, drób, różne rzeczy. Bo to przecież nie chodzi tylko o samą kwestię pszenicy. Ale też chcę powiedzieć, że dlaczego tak jest. Bo Ukraina ma otwarte wejście do Unii ze względu na wojnę. Całkowicie praktycznie otwarte. Już wcześniej miała umowę stowarzyszeniową, trochę wjeżdżało, ale teraz więcej. To oznacza, że mamy do czynienia z nadzwyczajną sytuacją. No i trzeba ochronić te kilka naszych branż, producentów pszenicy na przykład, albo kukurydzy. Ale my też mamy otwarte w drugą, bo to działa w dwie strony. I tam wjeżdżają nasze produkty rolne. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby z punktu widzenia polskiego rządu tak tym pokierować, żeby tych ochronić, a innym nie zaszkodzić. No bo ktoś, nie wiem, na Podkarpaciu czy na zachodnim Pomorzu sieje pszenicę i chce ją sprzedać w Polsce albo w Unii i ma kłopot, bo przyjechała tania pszenica spoza. Na przykład z Ukrainy i tak naprawdę nie ma znaczenia, którędy ona wjedzie. Może wjechać też od Portugalii. I tak się dzieje też trochę, nie? Ale inny, pod Białymstokiem, ma krowy i chce sprzedać mleko, a dokładnie sery na Ukrainę, które są teraz bardzo popularne. Bo cała Ukraina jest usiana polskimi towarami.
My nie możemy tak zrobić, że tylko załatwimy sprawę zboża, zamkniemy granice, coś, no bo inni nie wyjadą. A zresztą tych innych jest więcej, bo to jest dzisiaj bardzo duży eksport. Mnóstwo miejsc pracy w Polsce związanych jest przecież z eksportem na Ukrainę, czego nie wiedzą Polacy często, bo nie jeżdżą na Ukrainę, bo jest wojna, to zrozumiałe. Ale nie ma dzisiaj stacji benzynowej na Ukrainie, gdzie nie było polskich wafelków, polskich czekoladek, polskich pistacji, polskich orzeszków ziemnych, no a w sklepach polskich produktów mlecznych. Tylko czy w takim razie, bo tak jak pan mówi, ten cały ekosystem jest skomplikowany, to nie są... Wie pan co, skomplikowany i nieskomplikowany, bo wytłumaczyłem to w kilka minut w prostych słowach, oczywiście, więc to się da wytłumaczyć. To nie jest znowu aż takie, żebyśmy... Bo ludzie czasem myślą, że jest skomplikowany, to nie próbują tego zrozumieć. Nie? A ja uważam, trzeba to wytłumaczyć, to się da prosto powiedzieć, o co tu chodzi. Nie? Chodzi o to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, żeby załatwić jedno, ochronić te branże, które są w tym roku zagrożone, nie liczyć na to, że zrobimy to raz na zawsze. No proszę sobie przypomnieć, od kiedy pan się zajmuje polityką, zawsze były jakieś protesty rolników w Unii Europejskiej, bo inaczej być nie może. Dlatego, że w Unii Europejskiej ta produkcja jest przeregulowana i jest droga, po prostu. Tak, tylko no, jakby mówię, kwestia tego zboża nie ograniczała się tylko do kwestii protestu rolników, tylko tak jak mówię, również na poziomie dyplomatycznym padały tutaj mocne słowa w kontekście... kontekście tej ale całej sprawy. Ale wie pan co, udało się, nie wiem, właśnie wypracować jakiś konsensus? Politycy, ale też komentatorzy, dziennikarze, no zdają sobie przecież sprawę, że no, polityka polega też na ostrych słowach. Reagujemy raz, ale co, mam teraz udzielać dziesiątki wywiadów i komentować słowa Zełenskiego z września czy października? To nie miałoby żadnego większego sensu. Szczerze mówiąc, nie widzę żadnego sensu w tym. Mogę panu natomiast zdradzić tajemnicę, co mówię partnerom ukraińskim. Mówię im tak, słuchajcie, jak coś dotyczy wojny, broni, to używajcie tych najmocniejszych argumentów, ale jak coś dotyczy po prostu interesów gospodarczych waszych producentów zboża, naszych producentów zboża, bądźcie bardziej pragmatyczni. Nie? To są ekonomiczne rzeczy, dotyczą dzisiaj tego otwartego rynku europejskiego, ale też już niedługo będą negocjacje o akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Będzie to dotyczyło sytuacji Ukrainy w Unii. Proponuję Ukraińcom pragmatyczną rozmowę na ten temat, czyli powiedzenie, dobra, to my się tu posuniemy, wy tu, próbujmy tak rozegrać, żeby się pogodziły, żeby te racje pogodzić, a jeśli się da pogodzić, to nie są takie rzeczy, co się nie da załatwić. Naprawdę, co zrobić ze zbożem, jeśli jest za dużo na rynku, to do tego nie potrzeba Metternicha, bo to już jest wymyślone, tylko trzeba dobrze to wynegocjować z rolnikami i z partnerami i z komisją. I to musi zająć trochę czasu i rząd się zajmuje tym właśnie. Kilku ministrów się tylko kręci wokół tych spraw, żeby je ogarnąć. No to potrzeba po prostu paru tygodni, bo jest kilku partnerów. No, już więcej to się o tym nie da opowiedzieć nawet. To chciałem jeszcze poruszyć kwestię innej takiej kości niezgody, która wraca jak bumerang, chociaż domyślam się, że ten temat też już pana może trochę męczyć. Mnie to nie męczy, tylko ja się boję, że zawsze przy tej rozmowie biorę udział w zniekształcaniu proporcji, czyli że na koniec ktoś nas będzie słuchał i będzie myślał, że tak naprawdę relacje polsko-ukraińskie to jest pasmo kłopotów i nieszczęść, a tak nie jest. Jasne. Do tych kwestii, które nas, że tak powiem, najbardziej łączą, jeszcze przejdę za moment, ale chciałem jeszcze poruszyć jeden aspekt, który wraca jak bumerang po prostu w przestrzeni publicznej i mam wrażenie co kilka lat, czyli kwestie historyczne. Mam tu na myśli przede wszystkim kwestię wołyńską. A dokładnie jedna wołyńską. Kwestia historyczna. A dokładnie jedna bo kwestia jak byliśmy młodsi, to jeszcze było więcej kwestii historycznych, bo na przykład był cmentarz Orląt, była wojna polsko-ukraińska z 1918 roku. No tak, panie redaktorze, tak to tłumaczę, kiedy wykładam na ten temat na przykład, jeżeli relacje w Europie Środkowej ktoś ma tak bliskie, to są to dobre relacje, ale też były, można się spodziewać, że były bardzo ostre i trudne momenty. I takim momentem w historii relacji polsko-ukraińskich było ludobójstwo na Wołyniu. No i tutaj nawiążę oczywiście do tych pana słów, które tak wzbudziły kontrowersje, tak? To w momencie, kiedy pan powiedział, że rzeź wołyńska nie obciąża państwa ukraińskiego, bo państwo ukraińskie nie istniało. Tłumaczenie pisowcom, to pisowcy głównie i ruski trolling się tym zają. No niech pan to puści, bo to pisowcy i ruski trolling, jedni z drugimi, po prostu ręka w rękę. Jak może polski polityk powiedzieć inaczej, przepraszam. No a jakie to było państwo? No to było polskie państwo, okupowane przez Niemcy, częściowo przez Rosję, znaczy przez Sowiety, no ale nieformalnie, zależy w którym momencie, nie? Oni formalnie uważali, że są tam właściwymi panami, że tak powiem, nie? Polski polityk nie może uznać zmian granic z 1939 roku, bo byłby nielojalny wobec państwa polskiego. I nie może uznać paszportyzacji, czyli na siłę wtedy wręczali paszporty. Polski rząd
na emigracji, legalny polski rząd, który wtedy był na emigracji, stale się dopominał tego, żeby mówić to, co ja teraz mówię, że niezależnie od narodowości wszyscy są obywatelami polskimi na tych ziemiach, bo nie było żadnej zmiany granicy. Zmiana granicy przyszła później, w drugiej połowie 1945 roku, weszła w życie na początku 1946 roku. Nic nie poradzę pisowcom, że nie znają bazowych faktów z polskiej historii, naprawdę. Jedyny mój wniosek z tego to, żeby było więcej historii w szkole. A w takim razie, jakich pan by oczekiwał działań czy gestów ze strony ukraińskiej? Więc czy ustaliliśmy już, nie ma pan wątpliwości, że nie było wtedy państwa ukraińskiego? Nie, znaczy nie, bo ja miałem wrażenie, że bo jakby nie o to chodzi, że wie pan, ja jakby kontekst historyczny rozumiem. Ja jak najbardziej zgadzam się z tym, że to było prawdziwe zdanie. Tylko niektórzy mówili, że okej, ale to dajemy znowu argument Ukraińcom nie, do tego, żeby nie, pan, nie wykonywać żadnych nie gestów w kwestii jakby te Wołynia. Osoby, które mnie atakowały za to, miały dobrą wolę i jednocześnie trochę rozumu, to nie miałyby z tym żadnego problemu. Mhm. Dlatego, że jeżeli jest ludobójstwo, ja jestem przekonany, że doszło do ludobójstwa. Byłem zresztą jedną z pierwszych osób, które to mówiły w Polsce i jakoś nie szkodzi mi to w utrzymywaniu, myślę, że nawet bardzo dobrych relacji z Ukrainą, czy z ukraińskimi politykami. No to co może zrobić państwo ukraińskie, albo czego nie powinno robić, jeżeli dzisiaj istnieje? No nie powinno gloryfikować zbrodniarzy, to jest jasne. Bo nikt na świecie nie powinien gloryfikować ludzi, którzy dokonali ludobójstwa. To jest ABC naszej cywilizacji. Jeżeli ktoś uważa, że ten pogląd jest kontrowersyjny, proszę bardzo. Ale ja zostaję przy swoim. Nigdy w żadnym wypadku. To nie oznacza, że wszystko, co robiło UPA, było złe, bo UPA na przykład walczyło z bolszewikami, nie? No to... Ale jeżeli ktoś popełnił jakiś oddział, jakaś osoba, zbrodnie ludobójstwa, albo jeżeli ktoś zachęcał do tej zbrodni, jak na przykład Bandera. Albo jeżeli ktoś kierował wykonywaniem tej zbrodni, jak na przykład Szuchewicz, to dla człowieka, który ma demokratyczne przekonania, jest przeciwnikiem zbrodni wojennych, jest jasne, co powinien zrobić. Powinien potępić. I tego też oczekuję od instytucji państwowych ukraińskich, żeby potępiały zbrodnie. Myślę, że się tego doczekamy? Ale jest jeszcze, to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze oczekujemy rzeczy takiej bazowej, która właściwie powinna być pierwsza. Czyli ekshumacji ofiar. Ofiary, ja zresztą uważam, że znowu, w czym jest problem? Mówię to od lat. Ja rozumiem, że ktoś może mieć problem z pomnikami, bo pomniki to jest część polityki historycznej, no to już poważniejsza rzecz, bo wchodzi w grę polityka. Ale pochówki, z czym jest problem? W XXI wieku? No właśnie, z czym żeby jest problem? Dać imię i nazwisko? I ja to mówię też w stronie ukraińskiej. Wiem, że to się kiedyś, bo wiem jako historyk, że w polityce jest czas, miejsce, i jedno jeszcze bardzo ważne, dynamika. Trzeba sobie jeszcze dorysować oś czasu i to się zmieni. Przekonamy w końcu któryś rząd ukraiński, któryś polityków, że jak można inaczej, nie? Że tam leżą bliscy wielu Polaków. W czym jest problem, nie? W dzisiejszych czasach, kiedy mamy takie problemy do rozwiązania wspólne, upierać się, żeby krzyża nie postawić. Jak mówię, rozumiem, że jest dyskusja, choć nie zawsze się zgadzam, co napisać na pomniku i tak dalej, ale tu mówimy o takiej bazowej sprawie, nie? Czyli nie gloryfikować, nie popierać w żadnej formie, pozwolić postawić krzyże na grobach, zidentyfikować ofiary tam, gdzie to jest możliwe. To też minęło strasznie dużo czasu, nie? Czyli myślę, że tego uda się to zrobić tego, w końcu. O, na pewno. Mhm. Wie pan, podzielę się z panem taką, pamiętam jak jeździliśmy z Jackiem Kuroniem, dzisiaj już mało kto to pamięta w ogóle, że tak było, jakieś 20 parę lat temu, kiedy zaczynałem się tym zajmować, na 1 listopada na groby polskie, a także ukraińskie na cmentarzu we Lwowie, cmentarzu, który znamy jako cmentarz Orląt. To jest Orląt Lwowskich, czyli to jest cmentarz obrońców Lwowa. To dotyczy wojny ukraińskiej z 18 roku. Wtedy to był super drażliwy temat. Zastanawialiśmy się długo, czy złożyć wieniec na strzelcach siczowych, czy nie. Jak to zrobić, w jakiej kolejności. Wszyscy patrzyli na każdy gest. Było to w atmosferze takiej wręcz nerwowości pewnej. A dzisiaj minęło już grubo ponad 100 lat. Czcimy te ofiary, pamiętamy, ale nie ma już tej emocji, nie? Ta emocja w historii też mija w którymś momencie. Tylko trzeba się porządnie zachować także wobec ofiar, bo to nie jest po to, że to jest o historii. W przypadku zbrodni wojennych i ludobójstwa to jest także o przyszłości. Nazwać zbrodnie, pochować ofiary, to
to jest także powiedzieć przyszłym pokoleniom, że się nie zgadzamy, gdyby komuś przyszło do głowy coś takiego powtórzyć w jakimś innym kompletnie kontekście, w innym miejscu na świecie. Tak o tym myślę. A przechodząc do historii, która dzieje się na naszych oczach, pan nie tak dawno był na froncie, spotkał się z ukraińskimi żołnierzami. Co pan od nich usłyszał? Że proszą, żeby przyjechała amunicja. I też usłyszałem o blokadzie granicy, dlatego że tam się, że ta dyskusja o granicy i o zbożu została, oprócz tego, że jak mówię, jej istota dotyczy ważnych spraw i trzeba pomóc producentom, żeby to nie uciekło nam. Ale też była bardzo wykorzystywana przez propagandę i wielu Ukraińców na przykład uważało, że my wstrzymujemy dostawy broni, których spotkałem kilku, może powinno być tak powiedziane, kilku. Trzeba to było wyjaśnić. Zresztą ja robię dużo, żeby wyjaśniać te relacje, bo taką rozmowę, jak mam dzisiaj z panem, to mam co tydzień z redaktorą Marią Górską. Robimy to po polsku, ale tłumaczymy na ukraiński także. I co tydzień udaje mi się docierać pewnie gdzieś do 100 tysięcy łącznie różnymi kanałami ukraińskich odbiorców, żeby wyjaśniać tak po prostu te rzeczy, jak teraz z panem rozmawiam. Bo co tydzień coś się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich. Trzeba to stale wyjaśniać, a ja uważam, że to nie może się kończyć tylko na dyskusjach polityków. Musi być iść bardzo mocno tak w świat. Nie? I w kontekście też tej amunicji, o której mówili panu żołnierze, to no właśnie, co dzisiaj możemy powiedzieć Ukraińcom, bo no, prezydent Zełenski też udzielił niedawno takiego dość niepokojącego wywiadu, w którym mówił o tym, że na przełomie maja i czerwca ma dojść do kolejnej ofensywy Rosjan i on powiedział wprost: mój kraj jest na to nieprzygotowany. Brakuje nam amunicji, brakuje artylerii. No tak, ale to mówimy, to jest podstawowa rzecz do zrobienia teraz. Jeżeli ktoś mnie pyta, co ma zrobić, prezydent Macron mówi, wysyłajmy wojsko, ktoś inny mówi to, tamto. Pierwsze to wyślijmy amunicję i to szybko, bo może potem już być kłopot, bo nie będzie gdzie słać. Nie? No i właśnie, jak ta sytuacja wygląda dzisiaj z tą amunicją, z tą bronią, bo cały tak czas gdzieś wisi w powietrzu. Krótkoterminowo jest trochę załatwione, dlatego że jest ta inicjatywa prezydenta Czech, która tutaj bardzo pomogła. Znaczy on po prostu znalazł miejsce, gdzie amunicja jest, bo jednak takie miejsca są. Dogadał się, żeby ją troszkę tak mniej oficjalnie kupić. Zrobił składkę na tę amunicję i to się udało. Także teraz myślę, że to trochę pomaga. A w tej perspektywie bardziej długofalowej? Na długofalowej trzeba trochę kupić tej amunicji na drugą połowę tego roku i zacząć produkować swoją i to wszystko robić naraz. I ma pan takie poczucie, że jest generalnie taka wola w tym świecie Zachodu, żeby... No, tak, to, Zachód się, troszkę, Zachód się troszkę obudził, tylko widzi pan, ja nigdy nie wiem do końca, czy to jest mobilizacja, wtedy byłoby dobrze, czy to jest straszenie, wtedy byłoby źle, dlatego że jednym z elementów takich najostrzejszych w wojnie rosyjskiej jest straszenie. Rosjanie lubią straszyć sobą, bo wiedzą, że jeśli ktoś jest wystraszony, to będzie robił tak, jak oni chcą. Tu jest problem. Czyli to po prostu nie ma pan do końca pewności, na ile... Dobrze, że Francuzi się obudzili, dobrze, że obudzili się... Wielu Niemców się też obudziło. Dobrze, że oni wszyscy się obudzili. Tak. Ale to jeszcze jest od tego daleka droga do tego, żeby dali Taurusy, czyli broń dalekiego zasięgu, taką, żeby Ukraińcy... No jak mówimy im, macie wygrać, no to oni muszą mieć możliwość strzelania do celów, na przykład do rafinerii, albo do magazynu paliwa, albo do fabryki produkującej broń. I tutaj pan wspomniał też o tym, co powiedział prezydent Francji, Emmanuel Macron. Rzeczywiście, no, chyba zaskoczył wszystkich tymi słowami o tej ewentualnej interwencji wojsk NATO w Ukrainie. Jak pan to w ogóle postrzega? To jest w ogóle jakaś realna perspektywa? A Francuzi mają taką tradycję. Przypominam, że przysłali wojsko do pomocy Polsce przy wojnie polsko-bolszewickiej, więc to nie jest aż takie znowu dziwne. To wszystko nam się wydaje dziwne, dlatego że dawno nie było wojny w środku Europy. 30 lat belle époque po rozpadzie Związku Sowieckiego i teraz wszyscy tak mówią, a to dziwne, tamto dziwne. Wszystko już było i być może niestety będzie musiało być znowu, ale na razie nie ma tematu wysyłania wojsk, moim zdaniem, nie ma na to klimatów i nie ma potrzeby.
Czy trzeba wysłać amunicję? Ukraińcy chcą walczyć. Trzeba im pomóc finansowo, żeby przetrwało ich państwo, żeby były nauczyciele mieli wypłacone, żeby mieli wypłacone żołnierze i tak dalej. Trzeba im wysłać trochę broni dodatkowo. Trzeba ich popierać politycznie. Trzeba zabrać ruskim te pieniądze, te rosyjskie państwowe pieniądze na Zachodzie. Na to się może zgodzić prezydent Macron. Nie wymaga to wysyłania wojska. Trzeba tych parę, żeby wysłać tę broń dalekiego zasięgu. Parę tych rzeczy wykonać, to już bardzo pomoże, a może przesądzi w ogóle o losach wojny. Więc my nie mamy takiego momentu, że musimy teraz szybko rozmawiać o wysyłaniu wojska. Takiej sytuacji teraz nie ma. Bo Politico informowało o tym, że rzekomo prezydent Macron nawet tworzy jakąś taką koalicję państw, która byłaby zainteresowana. Ale może to nie jest nic złego, nic gorszącego, że ktoś szuka różnych rozwiązań. Ja nie czuję, że dzisiaj to jest temat w Polsce. Premier wyraźnie powiedział, że teraz takiego planu nie ma. Nikt nie wie, co się będzie działo za 5 czy 10 lat, więc też nie ma za bardzo o czym gadać. A to, że prezydent Macron się zaktywizował, zaczął działać, super. To super dla nas wszystkich. Tylko brawo, bo pamiętamy prezydenta Macrona, który mówił, że NATO jest w stanie śmierci mózgowej. Pamiętamy prezydenta Macrona, który wydzwaniał do Putina, który jeździł, tam siadał na koniuszku tego stołu, różne rzeczy robił. A teraz mamy polityka, który widzi zagrożenie, jego otoczenie mówi, jest zagrożenie faktycznie, jest realne zagrożenie fizyczne, klasyczne, konwencjonalne, jest zagrożenie w atakiem cyfrowym, na, moim zdaniem bardzo poważniejsze znowu niż się wydaje, bo nie doceniamy moim zdaniem dwóch rzeczy, tych cyberataków potencjalnych, na przykład na elektrownie czy jakieś tam, i nie doceniamy wojny informacyjnej, która bardzo wpływa na Zachód. Tylko ludzie nie odróżniają troli od jakichś wariackich komentatorów, ale teraz mamy to wszystko razem i to jest bardzo mocno i bardzo duże uderzenie. Wszyscy myślę, że też spoglądają z pewnym niepokojem w kierunku Waszyngtonu. No wiadomo, że tam się rozgrywają bardzo istotne kwestie w kontekście właśnie chociażby pieniędzy na broń do zbrojenia Ukrainy. Wszyscy się zastanawiają, co będzie, jeżeli prezydentem zostanie Donald Trump. I o to pana chciałem zapytać. Czy to jest demonizowane, czy Polska jest na to przygotowana? Na Zachodzie 90% pytań zaczyna się od obawiam się, wszyscy się boją i tak dalej. Może w ogóle polityka nie powinna polegać tylko na baniu się, tylko kombinowaniu, co można zrobić. Dzisiaj trzeba cisnąć Johnsona, spikera Izby, dlatego że on to trzyma. I nie, on, nie, o pieniądzach i on nie powinien się dziwić, że my ciśniemy, bo to dotyczy pieniędzy dla Ukrainy, a tak naprawdę amunicji dla Ukrainy, bo tak naprawdę i broń, i amunicja będą kupione w Stanach Zjednoczonych i wyprodukowane w okręgach wyborczych tych dokładnie reprezentantów i tych senatorów, którzy mają wątpliwości, w Alabamie, w innych miejscach, gdzie są fabryki broni, to tam będzie produkowane. Więc w czym jest problem? A mamy prawo cisnąć? Mamy prawo cisnąć, dlatego że to dotyczy naszego bezpieczeństwa. I chciałbym to powiedzieć każdemu amerykańskiemu politykowi, który się waha. Tak, ja cisnę, ponieważ wiem, jakie będą konsekwencje i dla was też zresztą, jakie będą konsekwencje, jeśli Putin przerwie front. To jest powód. Tylko pytanie, czy Donald Trump rozumie te konsekwencje? Drugi temat to jest Donald Trump. Do wyborów jeszcze kawał drogi. Po pierwsze, może być różnie. Po drugie, pracować trzeba z każdym. Czyli my, zarówno dyplomacja, jak i politycy, powinniśmy się koncentrować na tym, żeby mieć wszędzie dobry kontakt. To jest dla mnie jasne. I nie ma co chodzić i mówić, boję się Trumpa, no, ale może być wybrany, nie? Tak może być, więc trzeba mieć na to plan. I czy polski rząd ma taki plan? Widzę, że polski rząd należy do tych rządów w Europie, które rozumieją, że trzeba grać i z tymi, i z tymi. I no nie naszą rolą jest wybierać prezydenta w Stanach. Amerykanie sobie wybiorą tak, jak chcą. A my będziemy pracowali z tym, który będzie reprezentował Stany Zjednoczone, a także z jego opozycją, bo w Stanach to trzeba w ogóle szczególnie pracować z tymi i z tymi. Wszędzie tak trzeba, w Stanach szczególnie. Czyli jednym słowem, tak poniekąd pan trochę uspokaja, że to nie jest tak, że wszyscy się martwią, że jak Donald Trump wygra, to będzie... Ja nie jestem psychologiem, ja nie mam być ani uspokajać, ani denerwować, ja po prostu mam powiedzieć, jak jest. Jest tak, że na decyzję Johnsona teraz, on jest trumpistą faktycznie, mamy wpływ jego, trzeba bardzo cisnąć, bo to dotyczy naszego bezpieczeństwa, a na to, co będzie z Trumpem i tak dalej, wpływać. A nie siedzieć i mówię, boję się, no każdy... Polityk nie może się dziś bać ciągle. A patrząc na to, co się wydarzyło w ostatnim czasie w Polsce, no to znowu bardzo głośno było oczywiście z wiadomych powodów o tym, że rosyjska rakieta pojawiła się przez chwilę w przestrzeni powietrznej, wróciła z powrotem za wschodnią granicę. MSZ wezwał do siebie ambasadora Rosji, który, no nie mówiąc wprost, nie przyszedł.
I teraz, no właśnie, jak w takiej sytuacji powinno zachować się mieć swój plan. Polskie? Mieć swój plan, nie robić tego. On nie przyszedł, bo chciał sprowokować do czegoś. To bardzo dobrze, że Radosław Sikorski nie dał się sprowokować. I tyle? Tak po prostu? No tak, ale wie pan, to przecież nie jest tak, że sprawa umiera. Ja się na przykład zastanawiam, dlaczego tak dużo dyplomatów wciąż jest akredytowanych rosyjskich w Warszawie. Po co? Więcej niż polskich w Moskwie. Ambasador, a także większość dyplomatów, na ile ja to widzę, co się dzieje, to albo nic nie robią, albo awanturują się i rozrabiają w relacjach międzynarodowych. Ambasador niczego nie wnosi dobrego do relacji polsko-rosyjskich, mówi o ambasadorze Rosji w Warszawie. Czyli w momencie, kiedy pojawiają się te głosy, trzeba wydalić rosyjskiego ambasadora z Polski, to pan się z tym on chyba oczekiwał, on oczekiwał teraz jakiejś eskalacji, więc na pewno zostanie zaskoczony, a nie będzie tak, jak on sobie zaplanował. Okej, okay, czyli rozumiem, że jakieś ruchy są zaplanowane, tylko... Ja już tak za dużo powiedziałem. Jasne, rozumiem. A w kwestii tej rakiety, wiem, że zawsze od razu pojawiają się głosy rozmaitych no wiadomo, ludzi, ekspertów, tam są, trzeba było zestrzelić, zestrzelić, to, tamto zestrzelić, i tak dalej. Nie zestrzelić. No właśnie, jak pan na to patrzy z kolei? Techniczne no to... zagadnienie, absolutnie. Mm-hmm. To muszą wojskowi ocenić i ludzie, którzy znają na technice. Co można zrobić, jeżeli to jest takie przekroczenie, demonstracja, prowokacja, ale na tyle krótko, że są problemy techniczne, żeby się... No, zareagować. Tak. Mhm, jasne. O, zapytam o jeszcze jedną kwestię. Ja na pewno powiem, że akcja polityczna, dyplomatyczna to na 100%. To, to było. Jasne. A jeszcze informowanie. To jest jeszcze ważne informowanie. Zapomnieliśmy, bo to poprzedni rząd to robił tak, że informował czasem po pół roku, coś kręcił. Nie? To trzeba, bo widzi pan, oni grają strachem. I to jest ważne, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje. Tak jak jest. Nie za dużo, nie za mało, tyle, ile potrzeba. Bez tego straszenia. Nie? Ale chowanie rzeczy w XXI wieku źle się kończy, bo zawsze wszystko i tak wychodzi na jaw. To jest trochę jak w jednym chyba z psalmów jest tak, że o największych tajemnicach wróble będą ćwierkały na dachach domów. Nie? Czyli nie ma tajemnic tak naprawdę, wszystko wychodzi. I dlatego w sprawach bezpieczeństwa jawność jest lepsza niż utrzymywanie tajemnic w takich sprawach, które dotyczą życia ludzi i tak dalej, bezpieczeństwa. To na ile w takim razie, skoro mówimy o tej jawności, bazując na pańskiej wiedzy, na tym, co pan wie, co się tak naprawdę dzieje, bo no, często wiadomo w świecie dyplomacji pewne rzeczy, wiadomo, z wyprzedzeniem nie wszystko wychodzi na wierzch. Prawda jest taka, że od jakiegoś czasu no, wielu ludzi rzeczywiście ma takie realne poczucie, że kurczę, jutro, pojutrze, za rok, za dwa może być wojna. Znaczy, że te wojska rosyjskie ale może mogą być, wejść może być, do tak. Polski. Tym, to o tym mówi Donald Tusk, jedni kiedy mówią, że mamy czas przedwojenny. Strasznie, tak. Inni mówią... To jest mobilizowanie. U nas to jest mobilizowanie. No właśnie. Co by pan powiedział w takim razie ludziom, którzy ale... się tej wojny obawiają? No, że jedynym sposobem uniknięcia wojny jest dozbroić się tak, żeby się Putin bał. Wydawać więcej środków na... Nie tylko na wojsko, także na służby specjalne, wywiad, kontrwywiad. No, oni będą w różny sposób starali się nas zaczepić. Mhm. No, trzeba robić wszystko, żeby nie było wojny, a nie siedzieć i mówić, że się boję, no bo to do niczego nie prowadzi, a w każdym razie do niczego dobrego to nie prowadzi. A może tak jak minister Sikorski, który mówił o tej pompie, którą ma przy domu, tak na wypadek, jakby coś złego się stało. Znaczy, oczywiście tak mówię trochę... No jest więcej elementów, co trzeba robić, czyli trzeba też szkolić na pewno, budować schrony, robić wszystkie rzeczy, które się wiążą z przygotowaniem do wojny, z ograniczeniem potencjalnych skutków i działać w taki sposób, żeby odstraszyć Putina od atakowania kolejnych państw. Rząd ma na to plan? Myślę, że ten plan już jest realizowany. Zarówno jeśli chodzi o zmiany w obronie cywilnej, jak i plany budowy schronów, jak i rozszerzenie produkcji zbrojeniowej. To wszystko jest już nie, że plan, tylko to... Wiadomo, że skutek tego nie przychodzi z dnia na dzień, bo to są dość długofalowe działania zawsze ze swojej natury, ale tak, to jest już w robocie. Jeszcze chciałem pana zapytać o takie wydarzenie, które miało miejsce bodaj w środę, ponieważ no, koordynator służb specjalnych poinformował o tym, że doszło do zatrzymań między innymi w Warszawie pewnej siatki rosyjskiej, szpiegowskiej, która no, miała działać w Polsce, nie tylko jest zresztą w Polsce. Jest więcej takich siatek tak. Na 100%. Trzeba być bardzo szeroko. Na to uważnym, dlatego ja o tym ciągle mówię. Bardzo niepokojąca była ta informacja, że ci ludzie mieli też w jakiś sposób wpływać na politykę w łącznie 6 krajach europejskich, w tym Polsce. Pan ma jakąś większą wiedzę nie. Na temat tej sytuacji? Nic nie wiem więcej. A jeżeli chodzi o... Mogę tylko apelować do ludzi, żeby byli ostrożni w różnego rodzaju relacjach. Takich półzawodowych, zawodowych czy prywatnych, bo dziecinne jest myśleć, że Ruscy w Polsce
mniej działają niż w innych państwach. Jeśli wszędzie działają, to u nas też. No i właśnie o to chciałem pana zapytać, o kwestię tej agentury rosyjskiej. Czy to jest znowu właśnie kwestia czasami trochę demonizowania, jeżeli chodzi o te macki rosyjskie, czy jednak rzeczywiście ta agentura realnie mocno działa? To jest real, tylko trzeba to właściwie znaleźć, opisać, określić, ale to jest real. Czyli jednym słowem polskie służby mają dużo pracy. Mają dużo okresie. Pracy i dużą odpowiedzialność za to, żeby Polskę izolować od tych negatywnych działań Moskwy w najbliższych kilkunastu miesiącach. Mhm. Chciałem pana jeszcze zapytać o taką kwestię, ponieważ pan został pełnomocnikiem polskiego rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Jak to właśnie pana ta funkcja w praktyce wyglądają pana działania, jeżeli chodzi o te role? My ją dopiero formalizujemy. Ta funkcja polega na tym, żeby działać po pierwsze w relacjach polsko-ukraińskich, bo żadne państwo z tych, które mają rozbudowaną tę rolę przygotowywania się do, tę funkcję przygotowania się do odbudowy, no to to są takie państwa: Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania, Stany, Kanada. Ale tylko Polska wśród tych państw leży, graniczy z Ukrainą, więc u nas zawsze są sprawy po prostu polsko-ukraińskie, codzienne. To jest jeden temat. Drugi temat to jest odbudowa w trakcie jeszcze trwającej wojny, a trzeci to jest ta strategiczna odbudowa, modernizacja. Jeżeli chodzi o problematykę, to na pewno trzeba się skupić na miejscach pracy, biznesie polskim, żebyśmy w tym uczestniczyli, samorządy, organizacje pozarządowe i właśnie relacje polsko-ukraińskie, tak rozumiane, no co się dzieje codziennie. To powinno być zespół kilkunastu osób, które to monitorują i nadają ton także innym instytucjom, innym organizacjom rządowym, ale nie tylko, bo to też mogą być organizacje społeczne, uczelnie. Tych partnerów tu jest dużo i musimy znaleźć, znaleźliśmy już taki pomysł, żeby tak to w taki sposób to ogarnąć. Czyli pana rolą też jest między innymi to, żeby ktoś za te kilka lat na przykład nie powiedział: oho, znowu Francuzi dostali jakieś kontrakty, Niemcy dostali, a Polacy... Tu nie będzie nigdy tak, że to jest tylko moja rola. To będzie także rola polskiego biznesu, tych, którzy potem chcą tak mówić, oni, trzeba będzie ich zmobilizować, żeby pisali wnioski, granty, uczestniczyli, zaplanowali działania. Jest trochę instytucji państwowych, które to umieją robić, jak na przykład KUKE, PAIH, jest parę takich punktów, mocnych punktów. Także myślę, że jak dobrze złapiemy synergię, zjednoczymy działania, to da efekt. Już ostatnio mam pytanie do pana o ten najbliższy rok, który już trwa, już mamy kwiecień, ale wielu ekspertów pod koniec już nawet zeszłego roku mówiło o tym, że ten rok 2024 może być kluczowy dla losów wojny toczącej się w Ukrainie. No może tak być. My tego przecież też w tej rozmowie o tym mówimy, nie? No chodzi o to, co zrobić, żeby Putin na koniec roku nie pił szampana. I na tym się skupiamy i to się uda. Tylko trzeba się zmobilizować. Każdy na swoim szczeblu. Mówię to często do posłów, do senatorów, róbcie każdy do swoich, nie? Macie swoich znajomych tam, ciśnijcie. Jak oni mówią nie, to nie mówimy, że nam się to nie podoba, nie mówimy, że opuszczamy ręce, tylko przeciwnie. Dla mnie w polityce czy w dyplomacji, jeśli ktoś ci odmawia, a masz pewność, że twoje racje są słuszne, to jest tylko jedno, to jest sygnał, że trzeba pójść drugi raz albo wymyślić sposób. Jasne. Tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.